Speedwaya Center z Daugavpils to najmniejszy stadion, na jakim w tym sezonie ścigać się będą najlepsi żużlowcy świata. Arena Grand Prix Łotwy może pomieścić tylko 10,5 tysiąca kibiców. Przed rokiem na długim, liczącym aż 375 metrów torze najlepszy był Greg Hancock. To był debiut Daugavpils w roli organizatora turnieju z cyklu Grand Prix. Tegoroczne zawody to 8. runda indywidualnych mistrzostw świata. Liderem niezmiennie pozostaje Nicky Pedersen. Duńczyka goni triumfator Grand Prix Skandynawii Lee Adams. Australijczyk traci 24 punkty. Kolejne miejsca zajmują Hans Andersen, Jason Kramp i Greg Hancock. Najlepszy z Polaków Tomasz Golob jest 7. 8. Jarosława Hampela, nadal leczącego kontuzję, zastąpi Finn Kai Laukkanen. 10. w klasyfikacji przejściowej jest Wiesław Jaguś, tuż za nim nowo kreowany mistrz Polski Rune Holta. Dziką kartę na Grand Prix Łotwy otrzymał Rosjanin Grigori Łaguta. Dlaczego nie Łotysz? 100-tysięczne Daugavpils to miasto zamieszkiwane głównie przez Rosjan, a 23-letni Łaguta to lider miejscowego Lokomotivu, który na co dzień występuje w polskiej drugiej lidze. Z Daugavpils wita Państwa Rafał Darzynkiewicz. Witam z nadzieją, że polscy żużlowcy, podobnie jak to było w Pradze i przed 2 tygodniami w Molili, znów w turnieju Grand Prix wystąpią w głównych rolach. Turniej o Grand Prix Łotwy po raz drugi w historii na torze w Daugavpils sędziuje arbiter z Niemiec Frank Ziegler, który już po raz drugi dziś w tym sezonie staje za pulpitem sędziowskim, prowadził zawody o Grand Prix Włoch w Lonigo, otwierające tegoroczny sezon, a to już uczestnicy pierwszego inauguracyjnego wyścigu. W kasku czerwonym Andreas Jonsson, powrót po kontuzji. W kasku niebieskim ubiegłoroczny triumfator Greg Hancock, zawodnik, któremu nie powiodło się w ostatnich turniejach, szczególnie w Molili, spora strata. Na 5. miejsce Greg Hancock spadł w klasyfikacji przejściowej. Kask biały, ten, który zastępuje kontuzjowanego Hampela, Finn Kai Laukkanen. I w kasku żółtym Matej Żagar. Żagar bardzo mocno wczoraj pracował na treningu. Dziś także od wczesnych godzin rannych przechadzał się po torze, dopasowywał motocykle. No i ciekawe, jaki to przyniesie efekt. Pierwszy wyścig dnia. Jonsson, Hancock, Laukkanen i Żagar. Najlepiej Andreas Jonsson. Jonsson już przy krawężniku. Świetnie wyszedł spod taśmy Andreas Jonsson. Za nim Hancock. Trzeci jedzie Matej Żagar. A stawkę zamyka Kai Laukkanen. Zabrakło Andreasa Jonssona przed 2 tygodniami w jego ukochanej Molili, gdzie na co dzień jeździ w barwach Dakarny. Leczył kontuzję, powrócił na tor tak naprawdę dopiero w poniedziałek, przeprowadził długi trening, później we wtorek startował w lidze szwedzkiej bez powodzenia, tylko 3 zdobyte punkty. W środę odpuścił rywalizację w lidze angielskiej, by przygotować się jak najlepiej do tego Grand Prix tutaj na Łotwie, a tymczasem na 2. pozycję wychodzi Żagar, na 3. Kai Laukkanen, ale to wszystko efekt tego, iż zdefektował motocykl Grega Hancocka. To już ostatnie okrążenie, prowadzi Andreas Jonsson zdecydowanie w przodzie, za nim Żagar, 3. Kai Laukkanen, dramat przeżywa Greg Hancock, znów pech dopada Amerykanina. Ten pierwszy wyścig, no, można powiedzieć, zupełnie bez historii, ale zaczyna się dość sensacyjnie, bo zaczyna się od zwycięstwa Andreasa Jonssona. Widać, że Jonsson ma bardzo dobrze przygotowany silnik na starty. 2 punkty dla Żagara, 1 dla Laukkanena, defekt Grega Hancocka. Bieg drugi z udziałem 2 Polaków w kasku niebieskim Tomasz Golob, w kasku żółtym Wiesław Jaguś. Rywale to kask czerwony Chris Harris i w kasku białym Jason Kramp. Wspominałem o treningu wczorajszym tu na torze w Daugavpils. Tor był dziurawy, zmoczony po ulewie, która przeszła nad Daugavpils niemalże przed treningiem. Ten tor wchłonął sporo wody, było sporo dziur, zawodnicy narzekali, ten tor był równany, ubijany. Jak na razie jest dość równy, o czym przekonaliśmy się w tym pierwszym wyścigu. No ale zawodnicy przed zawodami mówili, że mogą potworzyć się dziury w drugiej części zawodów. Jak na razie decyduje moment startowy. Chris Harris w kasku czerwonym, Tomasz Golob w kasku niebieskim, w białym Kramp i w żółtym Jaguś już nieruchomo na starcie. Kto najlepiej? Najlepiej Tomasz Golob. Fantastycznie wyszedł spod taśmy. Świetnie na pierwszym łuku Tomasz Golob
wczoraj w znakomitym humorze po treningu mówił, że jeśli tylko nie będzie jakichś niespodzianek pogodowych, to ten tor mu idealnie pasuje, jest idealny dla jego motocykli. Golob pierwszy, za nim Harris, trzeci Wiesław Jaguś, próbuje teraz atakować Jagusia, który popełnił błąd przy wyjściu z łuku. Jason Kramp, to spora niespodzianka, Kramp ostatni, teraz Kramp próbuje przy krawężniku, tam rzuca, nie może właściwego rytmu znaleźć Wiesław Jaguś, trochę wybity z rytmu na wejściu w ten pierwszy łuk, teraz już idealnie. Jaguś utrzymuje trzecią pozycję. Nas cieszy to, że w przodzie mknie niezagrożenie Tomasz Golob, choć próbuje się do niego zbliżyć Chris Harris. Zanosi się na zwycięstwo Polaka, choć musi teraz Tomasz Golob uważać, bo rozpędził się Chris Harris. Jest bardzo blisko Tomasza Goloba. Teraz spróbuje jakiejś szarży po zewnętrznej. Musi obronić się Tomasz Golob. Golob czy Harris? Jednak chyba Harris czy Golob? Jednak Tomasz Golob. Tomasz Golob, tak mi się wydawało, ciekawe. Frank Ziegler będzie musiał chyba zobaczyć, jaka jest powtórka, spojrzeć na powtórkę. Tomasz Golob jednak zdecydowanie, Tomasz Golob 3 punkty to cieszy, 2 punkty Harris, walka do końca, 1 punkt także cieszy nas Wiesława Jagusia, bez punktu Jason Kramp. Kask niebieski Nicky Pedersen, lider klasyfikacji przejściowej. Kask żółty Lee Adams, wicelider, tracący do Nickiego Pedersena 24 punkty. W kasku czerwonym Hans Andersen, trzeci w klasyfikacji przejściowej. On traci do swojego rodaka 39 punktów. Stawkę uzupełnia Scott Nichols, a więc pojedynek, wyścig z podtekstami. Niezadowolony Jason Kramp spogląda na to, co dziać się będzie na torze, ale myślę, że aktualny mistrz świata już w następnym wyścigu pokaże się z jak najlepszej strony. My popatrzmy, jak rywalizować będzie pierwsza trójka. Nicky Pedersen i Hans Andersen. Andersen wypycha Nickiego Pedersena, wykorzystuje to Lee Adams. Adams przy krawężniku jest już pierwszy. A więc rywalizacja dwóch Duńczyków. Jak na razie szczęśliwa dla Australijczyka Lee Adamsa. Wypychał po wygranym starcie Hans Andersen Nickiego Pedersena. Wypchnięty lider klasyfikacji szeroko, a przy krawężniku wjechał tam obok dwóch Duńczyków Lee Adams. Adams na czele, za jego plecami walka Duńczyków Andersena i Pedersena. Upadek teraz Hansa Andersena. No, wydaje mi się, że podcięty, uderzony przy wejściu w ten łuk przez Nickiego Pedersena został Hans Andersen. Jeszcze jakieś gestykulacje Nickiego Pedersena w stosunku do swojego rodaka. No i bardzo mocno uderzył Hans Andersen o bandę. Leży na torze zupełnie przy nim. Na razie nie ma żadnej pomocy. Popatrzmy na to jeszcze raz. No to ujęcie nam tego nie wytłumaczy. No ale tutaj ostro, bez pardonu wszedł w Hansa Andersena Nicky Pedersen. I tutaj bardzo mocno uderzony. Uderzył w bandę i także uderzony motocyklem Hans Andersen. Miejmy nadzieję, że nic Andersenowi się nie stało. Teraz będziemy widzieć to dokładnie. Czerwony kask Hans Andersen. No i tutaj przepychanka, uderzony przez Nickiego Pedersena Hans Andersen. No, trudne zadanie będzie miał Frank Ziegler. Jaką podjąć decyzję? Kto był z przodu? Wydaje się, że z przodu był Hans Andersen, ale wydaje się także, że ruch w kierunku Hansa Andersena zrobił Nicky Pedersen. Wykluczony w kasku czerwonym. Widzą Państwo teraz światło u góry nad linią startu. Hans Andersen. Będziemy mieli powtórkę w trzyosobowym składzie, ale to mniej ważne, bowiem najważniejsze jest to, żeby o własnych siłach tor opuścił Hans Andersen. Ciasno było pomiędzy dwoma Duńczykami. Walka do samego końca. Cóż, tak to bywa w tym sporcie. Na całe szczęście Hans Andersen o własnych siłach powrócił do parkingu. Tam spojrzał głęboko w oczy Nickiemu Pedersenowi. No, kontrowersyjna sytuacja na torze. Sędzia Ziegler podjął decyzję o wykluczeniu Hansa Andersena, choć nie do końca byłbym pewien, że czy to decyzja słuszna. To właśnie Hans Andersen na pewno dochodzi do siebie po tym upadku. Zobaczymy go w dalszej części zawodów. Tymczasem skupiamy się na rywalizacji trzech żużlowców w trzecim wyścigu. Przypomnijmy, Nicky Pedersen w kasku niebieskim, w kasku białym Scott Nichols i w kasku żółtym
Lee Adams, no i ten, którego nie ma w tym wyścigu, a jechał po 2 punkty, walczył z Nicky Pedersenem. Trzeci wyścig dnia, druga jego odsłona i teraz idealnie spod taśmy Nicky Pedersen. Nie miał tutaj okazji go wypchnąć nikt. On dyktuje warunki, za jego plecami Lee Adams, a więc lider i wicelider klasyfikacji przejściowej. Już na czele Scott Nichols, daleko za tą dwójką, ale Adams myślę, że nie będzie do końca tutaj odpuszczał, będzie walczył o zwycięstwo w tym wyścigu. To pojedynek na pewno prestiżowy, a poza tym każdy punkt zdobyty w rywalizacji z bezpośrednim rywalem ma swoją wagę i fantastycznie teraz na moment wyszedł na czoło stawki Lee Adams, a więc postraszył Nickiego Pedersena. To zapowiada nam walkę tutaj do samego końca. Nicky Pedersen teraz uciekł już Adamsowi. To dopiero koniec trzeciego okrążenia. Jakieś 5-10 metrów przewagi ma Nicky Pedersen nad Lee Adamsem. Adams teraz próbuje szerzej gdzieś tam znaleźć swoją ścieżkę, nabrać prędkości, wyprzepuścić jeszcze atak na tym ostatnim łuku. Adams próbuje tego, co udało się poprzednio, ale bezskutecznie, choć o pół koła wygrywa tylko Nicky Pedersen z Lee Adamsem. Zwycięstwo Pedersena, 2 punkty Adams, 1 punkt dla Nicholsa. Przypomnę, że za spowodowanie upadku własnego został wykluczony z powtórki Hans Andersen. Ogromna wrzawa na trybunach stadionu Lokomotivu w Daugavpils, bowiem na tor wyjechał ten, który startuje z dziką kartą, Grigori Łaguta. Ciekawa historia związana z tym zawodnikiem. Rosjanin, mający kartę stałego pobytu na Łotwie, startujący z łotewską licencją, na co dzień lider miejscowego Lokomotivu Daugavpils. Gorące przywitanie, będzie pewnie jeszcze okazja opowiedzieć. Tu jeszcze raz przeżywający wyścig trzeci Nicky Pedersen, a w tym biegu czwartym obok wspomnianego Łaguty w kasku czerwonym Bjarne Pedersen w kasku białym, nowo kreowany indywidualny mistrz Polski Rune Holta, i w kasku żółtym Antonio Lindbeck, powracający do wysokiej formy Toninho. Ciekawe, czy potwierdzi on już w tym pierwszym wyścigu Grand Prix Łotwy. Bieg czwarty, kończący pierwszą serię startów. Kto najlepiej ze startu? Bjarne Pedersen, dobrze także Antonio Lindbeck. Ciasno na wejściu, pierwszy łuk. Fatalnie to wyglądało. Całe szczęście, że ominął upadającego Lindbecka Rune Holta, bo fatalnie to wszystko wyglądało, ale też fatalnie upadł Antonio Lindbeck. Ciasno było przy wejściu w pierwszy łuk. Wszyscy dojeżdżali do krawężnika. No i później proszę zobaczyć, jak z procy, teraz leżący na torze Antonio Lindbeck. Popatrzmy na to jeszcze raz. Może teraz realizator nam to pokaże. Lindbeck, kask żółty. I tutaj wszyscy do krawężnika. Wjechał blisko Antonio Lindbeck. No, miał sporo szczęścia, aby nic się Lindbeckowi nie stało, bo jechał tuż za nim Rune Holta. O właśnie, to były milimetry, że nie najechał Polak na Szweda. No miejmy nadzieję, że podobnie jak w przypadku Hansa Andersena, nic Lindbeckowi się nie stanie. No i tutaj było bardzo ciasno, tuż przy krawężniku upada Lindbeck. Jeszcze dostał własnym motocyklem. Jeszcze jedna powtórka tej sytuacji. No i chyba za chwilę Antonio Lindbeck powinien powrócić do parkingu, choć nie. Widzę, że pokazują lekarze, że potrzebna jest karetka. Miejmy nadzieję, że Toninho, który z powtórki tego wyścigu jest wykluczony, będzie kontynuował jazdę w następnych wyścigach. Antonio Lindbeck o własnych siłach, choć bardzo wolno i mocno utykając, powrócił do parkingu. Z powtórki jest wykluczony. Trzech zawodników na starcie: Bjarne Pedersen, Grigori Łaguta i Rune Holta. Miejmy nadzieję, że mechanicy Rune Holty już znaleźli jakiś sposób na start, bo wyraźnie nasz reprezentant został na starcie, później jechał po zewnętrznej. No i marne były te widoki na sukces w tym biegu czwartym. No miejmy nadzieję, że już jakiś sposób team Rune Holty znalazł. Widzą Państwo teraz Antonio Lindbeck. No, nie wygląda to najlepiej. Na tej powtórce widać było, że został uderzony bardzo mocno lecącym w jego kierunku jego własnym motocyklem. Bieg czwarty, Bjarne Pedersen, Grigori Łaguta i Rune Holta. Długo trwają
przygotowania do tego wyścigu i długo trwa ta pierwsza seria, oby szczęśliwie się zakończyła, szczęśliwie dla biało-czerwonych. Znów przegrał start Rune Holta, Holta szerzej wygrywa Bjarne Pedersen, Holta teraz po zewnętrznej nabiera prędkości, no jeszcze tego dziś tu nikt nie próbował, spróbował Holta, ale nie dało to spodziewanego efektu, przynajmniej na pierwszym łuku. Teraz na drugim rozpędza się Rune Holta, ale kontruje jego atak Grigori Łaguta, 23-letni zawodnik, który zapowiadał się jako ogromny talent rosyjskiego speedwaya, walczący twardo, ciasno i ostro. No i teraz niespodziewanie Łaguta dobrał się do skóry Bjarne Pedersenowi, oszalał z radości stadion w Daugavpils, bowiem Łaguta na dystansie poradził sobie z Bjarne Pedersenem. Tuż za Bjarne Pedersenem jedzie Rune Holta, ale Holta teraz dostał taką mocną szprycę od Bjarne Pedersena. Wielka radość w Daugavpils, ogromna sensacja. Grigori Łaguta, ten, który otrzymał dziką kartę na Grand Prix Łotwy na czele wyścigu czwartym. Zaraz będzie tu szał radości, to ogromna niespodzianka. Najskuteczniejszy żużlowiec drugiej polskiej ligi wygrywa w swoim pierwszym wyścigu w Grand Prix. 3 punkty Grigori Łaguta, ogromna sensacja. 2 Bjarne Pedersen, 1 po przegranym starcie Rune Holta, a z powtórki wykluczony był Antonio Lindbäck. Druga seria rozpoczęła się od informacji, że Antonio Lindbäck wycofuje się z zawodów. Zastępujący go w biegu piątym Kwiasta Spoljuks zajął ostatnie miejsce, zwyciężył w tym biegu piątym Scott Nichols przed Andreasem Jonssonem i Chrisem Harrisem. W biegu szóstym zwycięstwo Hansa Andersena. Przez długi czas na drugiej pozycji jechał Grigori Łaguta, ale na ostatnich metrach wyprzedził go Kramp. Rosjanin na miejscu trzecim, a ostatni w biegu szóstym Greg Hancock. Przed nami 7 wyścig. W nim Niki Pedersen, kask czerwony, kask biały Bjarne Pedersen, w kasku białym Tomasz Golob i w kasku żółtym Kai Laukkanen. Niki Pedersen w pierwszym wyścigu zwycięstwo, cieszył nas także zwycięstwem Tomasz Golob. Bjarne Pedersen długo w swoim pierwszym wyścigu prowadził, ale wygrał z nim Grigori Łaguta. Łaguta dotąd 4 punkty. No i jest w ścisłej czołówce turnieju na pewno. No i ciekawe, jak przebiegać będzie 7 wyścig. Niki Pedersen, Bjarne Pedersen, Golob i Laukkanen. Jeszcze długo tam kierownik startu poprawia zawodników, by dojechali do taśmy startowej. Dokładnie to wszystko robi. Za chwilę arbiter zwolni taśmę. Już to zrobił Tomasz Golob. Przegrany start. Teraz spojrzał, gdzie jest Kai Laukkanen. Jedzie gdzieś środkiem toru, wychodzi na trzecią pozycję. Blisko Polaka Laukkanen, na czele Niki Pedersen, za nim Bjarne Pedersen. No i ciekawe, czy teraz znajdzie jakiś sposób na dogonienie rywali Tomasz Golob. No, wyraźnie z tego trzeciego pola nie udało się Polakowi dobrze wystartować. Golob teraz znowu swoją ścieżką, ale to nie przybliża Tomasza Goloba do czołowych 2 pozycji, na których jadą Duńczycy, a więc Niki Pedersen i Bjarne Pedersen. Niki Pedersen z każdym wyścigiem, z każdym zwycięstwem bliżej tytułu indywidualnego mistrza świata. Przypomnijmy, 24 punkty przewagi nad drugim Lee Adamsem. Jeśli w tym turnieju powiększy swoją przewagę, to może się tak zdarzyć, że już za 2 tygodnie w Bydgoszczy Niki Pedersen świętować będzie tytuł indywidualnego mistrza świata. Ale do tego jeszcze droga daleka. Wyścig tym razem bez historii, niewiele się dzieje na dystansie. Tak jak zawodnicy wyszli z pierwszego łuku, jak pokonali pierwsze okrążenie, tak też dojeżdżają do mety. A więc drugie indywidualne zwycięstwo Nikiego Pedersena. 2 punkty w tym wyścigu dla Bjarne Pedersena, 1 dla Goloba. Bez punktu Finn Kai Laukkanen. Jedno jest pewne, liderem po 2 seriach startów samodzielnym będzie właśnie Niki Pedersen. Ósmy wyścig kończący 2 serię startów, bardzo ważny dla dwójki Polaków Wiesława Jagusia i Rune Holty. Obaj mają po 1 punkcie, rywale o punkt więcej, a więc Matej Żagar w kasku czerwonym i Lee Adams w kasku białym. Rune Holta z 4 pola startowego, jak dotąd nie najlepsze to pole, tylko Scottowi Nicholsowi udało się zwyciężyć z tego pola. Wiesław Jagus na polu B. Z drugiego pola, jak spoglądam teraz, zwyciężyli Tomasz Golob, Niki Pedersen, Hans Andersen, Grigori Łaguta, a więc wydaje się, że
dobre pole startowe dla Wiesława Jagusia, Jason Kramp i Hans Andersen. Oni po niepowodzeniach w swoich pierwszych startach w kolejnych zdobywali punkty. Kramp 2, Hans Andersen zaliczył zwycięstwo, ale popatrzmy na rywalizację dwójki Polaków ze Słoweńcem i Australijczykiem. Świetnie z tego drugiego pola Wiesław Jaguś. Jaguś już mknie po zwycięstwo, ale przy krawężniku przedarł się tam piekielnie szybki Lee Adams. Adams pierwszy, mimo tego, że przegrał wyraźnie start z Wiesławem Jagusiem. Jaguś drugi, trzeci jedzie Holta, zamyka stawkę Słoweniec Żagar, ale teraz Jaguś przypuszcza atak na pierwszą pozycję. Jest pierwszy, świetnie pojechał teraz Wiesław Jaguś, wchodząc w ten pierwszy łuk drugiego okrążenia. Wypchnął Lee Adamsa, nie spodziewał się na pewno Australijczyk tego, że Polak tak szybko skontruje, że ma tak szybki, dobrze spasowany motocykl i wyjdzie na czoło stawki. Jaguś szerzej, tak środkiem toru, nawet zbliżony po zewnętrznej, bliżej bandy torów Dauga Pils, obiera optymalny tor jazdy. Teraz tą ścieżką podąża Lee Adams, no ale to nie przybliża go na całe szczęście do Polaka. Trzeci ciągle jedzie Rune Holta, zdarzyły mu się dwa błędy na dystansie, stąd jego spora strata do dwójki prowadzącej, a za Polakiem jakieś 10-15 metrów z tyłu jedzie Żagar. Żagar jeszcze przypuszcza ostateczny atak, ale powody do radości mają polscy kibice, których tutaj sporo jest w Daugavpils, bo bieg ósmy wygrywa Wiesław Jaguś. Dwa punkty dla Lee Adamsa, jeden dla Rune Holty. Bez punktu w tym wyścigu Matej Żagar. No nie max, co mogli zrobić Polacy, ale sporo radości. Jesteśmy po 8 wyścigach, po 2 seriach startów, na czele z kompletem punktów Nicky Pedersen, później Andreas Jonsson. Po 4 punkty mają Golob, Nichols, Jaguś, Łaguta, Adams, Pedersen. Poza pierwszą ósemką na razie Andersen i także trzeci z Polaków Rune Holta, który 2 punkty ma i jest na 13 miejscu. Widzą Państwo, jak wygląda w tej chwili nawierzchnia torów Daugavpils. Zastanawialiśmy się tutaj w przerwie pomiędzy wyścigami, czy aby gospodarze nie przedobrzyli, że czy nie za dużo wody wylali na tor pomiędzy drugą a trzecią serią. Przekonamy się o tym już za niespełna 40 sekund w biegu dziewiątym, w którym w kasku czerwonym Jason Kramp, dotąd 2 punkty, w kasku niebieskim nowo kreowany indywidualny mistrz Polski Rune Holta, dotąd 2 punkty, Andreas Jonsson, wicelider klasyfikacji po 2 seriach startów, 5 punktów, no i lider Nicky Pedersen, 2 starty, 2 zwycięstwa. Twarz Grega Hancocka mówi wszystko o jego dzisiejszym występie. Przed rokiem świętował tutaj zwycięstwo, a dziś 2 starty i bez punktów. Raz punkty odebrał mu defekt motocykla. Bieg dziewiąty, rozpoczynający trzecią serię startów. Kramp, Holta, Jonsson i Nicky Pedersen. Kto najlepiej? Kramp i dobrze też Holta. Holta, ale przy krawężniku przedziera się Nicky Pedersen. Holta szerzej i tam było najlepiej, bowiem tam było przyczepnie. Holta jest drugi, niewiele brakowało, a mógłby wyprzedzić Jasona Krampa i to chyba tylko kwestia czasu, bo bardzo dobrze z tą nawierzchnią jest teraz w tej chwili spasowany Rune Holta. Holta blisko był teraz znów Jasona Krampa. Kramp jednak utrzymuje prowadzenie. Trzeci już ze sporą stratą jedzie Nicky Pedersen, ale nigdy nie można o nim zapominać, że jedzie z tyłu, że jest za plecami naszego reprezentanta. Czwarty Andreas Jonsson, Rune Holta. No teraz jakiś błąd. Tam posłana szpryca spod koła Jasona Krampa, skierowana wprost w Polaka, trochę wybiła go z rytmu. Holta jedzie na drugiej pozycji, miał dotąd 2 punkty, zdobędzie kolejne 2, a więc będzie to dobra pozycja wyjściowa, oby tylko nie popełniać takich błędów jak przed chwilą, do tego, aby powalczyć o awans do półfinału. Jason Kramp już przebudzony przez moment mógł czuć się zagrożony w tym zwycięstwie w biegu dziewiątym, ale tylko przez moment. 3 punkty Kramp, 2 punkty Rune Holta, 1 punkt w tym wyścigu Nicky Pedersen, bez punktu Andreas Jonsson. Bieg dziesiąty to zmierzch Grega Hancocka, bowiem trzeci start Amerykanina, trzecie niepowodzenie, trzecie 0 i Amerykanina na pewno nie zobaczymy w półfinale. To już trzecie takie Grand Prix z rzędu po Czechach i Skandynawii. Zwyciężył w biegu dziesiątym Adams przed Bjarnem Pedersenem i Chrisem Harrisem, a to obsada biegu jedenastego. Jaguś, Nichols, Laukkanen i Łaguta.
Nichols, Jaguś i Łaguta po 4 punkty dotychczas, Laukkanen 1, Wiesław Jaguś z pola pierwszego, które w tej serii startów przynosi same zwycięstwa. Chcielibyśmy, aby tak też stało się w przypadku naszego reprezentanta. To zwycięzca biegu 10 Adams, który ma 7 punktów, a więc dogonił po 3 seriach startów Nickiego Pedersena. Ale my trzymajmy kciuki za Wiesława Jagusia. Chciałoby się, by Wiesław Jaguś także dołączył do Nickiego Pedersena i Lee Adamsa, by po tym wyścigu miał 7 punktów, ale zadanie będzie piekielnie trudne. Jaguś dobrze ze startu, on dyktuje warunki. On teraz może wybrać ten optymalny tor jazdy, ale przy krawężniku przedziera się tam Scott Nichols, wyprzedził Jagusia, a po zewnętrznej zaatakował naszego reprezentanta, ten niesamowity Grigori Łaguta. Łaguta po zewnętrznej, nie dość, że wyprzedził Wiesława Jagusia, to jeszcze spróbował zaatakować Scotta Nicholsa, który na czele stawki. Jaguś teraz środkiem toru, przyblokowany Łaguta. Bardzo ciasno na pierwszych 3 pozycjach, nie liczy się zupełnie Kyle Laukkanen. Tu walka będzie do samego końca. Łaguta w ślad za Scottem Nicholsem wykorzystuje teraz to, że Rosjanin zabrał się za wyprzedzanie Scotta Nicholsa. Wiesław Jaguś na moment wyszedł na drugą pozycję, a już teraz kontratak Łaguty był imponujący. Łaguta drugi teraz atakuje znów Scotta Nicholsa i tym razem z powodzeniem. I on rozpoczyna to ostatnie okrążenie jako pierwszy. Ależ tu szaleństwo w Daugavpils. Jaguś tuż za Nicholsem. No przydałoby się wyprzedzić Anglika, jeśli dokonał tej rzeczy startujący z dziką kartą Grigori Łaguta, to powinien to samo zrobić Wiesław Jaguś. Jaguś jednak nie. Jednak Scott Nichols na drugim miejscu. Ależ tutaj wielkie święto, ależ wielka radość, ależ wielka sensacja, bo drugi wyścig w tych zawodach wygrywa Grigori Łaguta. Dla niego 3 punkty, 2 punkty Scott Nichols, 1 punkt Wiesław Jaguś, bez punktu w tym wyścigu Kai Laukkanen. Przed wyścigiem 11 powiedziałem, że dobrze by było, gdyby wygrał Jaguś, wtedy zrównałby się dorobkiem punktowym z Adamsem i z Nickim Pedersenem. Wygrał ten wyścig Grigori Łaguta i to on będzie współliderem po 3 seriach startów. Teraz w miejsce Antonio Lidbecka, który wycofał się z zawodów, 18-letni zawodnik Lokomotivu Daugavpils Maksim Bogdanow, Łotysz, urodzony w Daugavpils, a jego rywale to w kasku niebieskim Matej Żagar, dotąd 2 punkty, w kasku białym Hans Andersen, który wygrał swój drugi wyścig, ma 3 punkty. No a teraz chyba i Tomasz Golob w kasku żółtym, ale chyba jakaś zadziwiająca decyzja sędziego zawodów, bowiem jakieś problemy były z taśmą startową. Odwołał zawodników spod taśmy. Jeszcze próbuje teraz tego całego wydarzenia Frank Ziegler, by spróbować jeszcze raz wystartować taśmę. Pokazał niektórym zawodnikom, że mają odjechać. Oni odjechali. Niepotrzebne nerwy, niepotrzebnie rozgrzane sprzęgła, bo jeśli ta maszyna startowa była niesprawna, to niepotrzebnie wywoływano zawodników do startu w biegu 12. To wszystko przedłuża zawody. Teraz widzą Państwo, Ole Olsen pokazuje, że wszyscy mają 2 minuty ponownie do startu. Zapaliło się to bursztynowe światło, bo trochę w nerwach Hans Andersen odczytał gesty kierownika startu, że są i Golob, i Hans Andersen wykluczeni za przekroczenie 2 minut. Oni czekali na naprawienie maszyny startowej. W końcu podjechali. Gdy podjechali, kierownik startu powiedział, że mają zjechać do parkingu, bo są wykluczeni. Takie małe nieporozumienie. Jeszcze poprawki przy motocyklu Hansa Andersena. Ważny wyścig i dla Andersena, i dla Goloba, i także dla Żagara. No i trzeba pamiętać o tym, że nieobliczalny może być ten oto zawodnik. Maksim Bogdanow, rezerwa toru, zastępujący Antonio Lindbecka, 18 lat. Wszyscy są tutaj pod wrażeniem Grigoria Łaguty, najskuteczniejszego, jak już mówiłem, zawodnika polskiej drugiej ligi. W 10 meczach zdobył 124 punkty, co daje bardzo, bardzo wysoką średnią biegową. No i kto wie, czy nie znajdzie już w najbliższym czasie zatrudnienia w ligach zagranicznych albo w lepszym klubie występującym w Polsce. Bieg 12. Bogdanow, Żagar, Andersen i Golob z czwartego pola. Słabo Tomasz Golob, ale teraz nabiera prędkości. Fantastyczny teraz atak Tomasza Goloba. On przegrał start, ale wjechał na tę swoją ulubioną ścieżkę na torze w Daugavpils i tylko minął niczym Super Express
niczym TGV pozostałych zawodników Hansa Andersena, Maksima Bogdanowa, a także Mateja Zagara. Ale proszę zobaczyć, mówiłem o tym, że ten Łotysz może być nieobliczalny w tym wyścigu, bowiem Bogdanow jedzie na trzeciej pozycji, zbliżył się do Hansa Andersena, no i Duńczyk musi się obawiać tego 18-latka z Daugavpils. Świetnie dysponowani gospodarze, poza tym występem nieudanym Kjastasa Podjupsa, kiedy nie zdobył punktu w swoim wyścigu. No ale my cieszymy się z tego, że po raz drugi po zwycięstwo na torze w Daugavpils jedzie Tomasz Golob. Nie chcemy już wracać pamięcią do tego występu biało-czerwonych w tym inauguracyjnym Grand Prix przed rokiem, kiedy najlepszy z nich Jarosław Tampel był 9, a Tomasz Golob zdobył tylko 4 punkty. Teraz tych punktów będzie miał już 7 i będziemy mieli czwórkę liderujących zawodników po trzech seriach startów. 3 punkty Tomasz Golob, 2 punkty Hans Andersen, 1 punkt Maksim Bogdanow, bez punktu Matej Żagar. Tomasz Golob, 3 serie startów i 7 punktów, bardzo blisko półfinału. Po 12 wyścigach, 3 seriach startów, 4 zawodników, jak już wspomniałem, z dorobkiem 7 punktów. Niki Pedersen, Tomasz Golob, Grigori Łaguta i Lee Adams po 6, Nichols i Bjarne Pedersen, Kram i Jonsson po 5, Hans Andersen i Jaguś także po 5, ale poza czołową ósemką. Na razie na 11 miejscu Runa Holta, 4 punkty. Przed chwilą widzieliśmy klasyfikację po 3 seriach startów, teraz rzut oka na listę startową tych, którzy pojadą w biegu 13 i chyba wszystko jasne. Tomasz Golob, Lee Adams i Grigori Łaguta mają po 7 punktów na czele klasyfikacji po 3 seriach startów, po 12 wyścigach, a stawkę uzupełnia Andreas Jonsson, który świetnie dziś startuje. Jeśli nie wyjdzie mu start później na dystansie, jest już gorzej, no ale pamiętają Państwo, ta 4-tygodniowa przerwa, leczenie kontuzji przedramienia i barku prawej ręki, powrót do ścigania dopiero w miniony poniedziałek. No i na pewno Jonsson jeszcze odczuwa skutki tej kontuzji. Bieg 13, Golob, Adams, Łaguta i Jonsson. Najlepiej Adams, ale świetnie też Tomasz Golob, on będzie dyktował warunki. Łaguta przy krawężniku, próbuje wyjść na czoło stawki, błąd Tomasza Goloba, wykorzystują to rywale. Golob jest drugi, Łaguta na drugiej pozycji, walczy o nią z Tomaszem Golobem, a na czele to całe zamieszanie, ten błąd Tomasza Goloba na wyjściu z pierwszego łuku wykorzystał Adams. Adams jest pierwszy, zanim Tomasz Golob. Musi Polak uważać na tego niesamowitego Grigoria Łagutę, ale teraz Łaguta został wyprzedzony przez Andreasa Jonssona. Jonsson próbuje szeroko w ślad za Tomaszem Golobem, tak można powiedzieć, jakby na pytkowskim torze ściganie, szeroko, nabieranie prędkości, no i bardzo blisko Jonsson jest teraz Tomasza Goloba, w przodzie mknie daleko, z ogromną przewagą, już teraz to Państwo widzą, Lee Adams, a za jego plecami walka o drugie miejsce, Tomasz Golob czy Andreas Jonsson. Jonsson teraz szerzej, dobrze Tomasz Golob, ale teraz ścina do krawężnika Jonsson, Jonsson czy Golob, to będzie szybszy na prostej przeciwległej do wieżyczki, jeszcze ostatni łuk, ale walka do samego końca, niesamowita, oto drugie miejsce i to drugie miejsce przypada Tomaszowi Golobowi. Świetna jazda Tomasza Goloba, no można powiedzieć, gdyby nie ten błąd na wyjściu z pierwszego łuku, gdzieś w jakąś dziurę wpadł Polak i to kosztowało go jeden punkt stracony. Zwycięża Adams przed Golobem, Jonssonem i Łagutą. Mieliśmy emocje z udziałem Tomasza Goloba w biegu 13, 14. Miejmy nadzieję, podobne czekają nas z udziałem Wiesława Jagusia. Jaguś w kasku białym. No i to jest to najgorsze pole startowe dziś na torze w Daugavpils. Najtwardsze, tam trudno znaleźć dziś miejsce przyczepne. Stanął bardzo blisko pola drugiego Wiesław Jaguś, na którym stoi Kjastas Podjups, a więc rezerwa toru, ten 21-letni junior, na co dzień startujący w polskiej lidze, którego zobaczymy w finale indywidualnych mistrzostw świata juniorów za 2 tygodnie w Ostrowie Wielkopolskim. W Polsce reprezentuje barwy startu Gniezno. W poprzednim sezonie startował z dziką kartą Grand Prix Łotwy. Pierwszy wyścig jego nieudany. Henko w kasku czerwonym, dotąd bez punktu. I jak już wspomniałem, na polu trzecim w kasku białym, no i w kasku żółtym Niki Pedersen, najbliżej bandy otaczającej tor w Daugavpils. Dobrze Henko, dobrze także Jaguś. Jaguś czy Henko? Jaguś ścina do krawężnika, chyba nie najlepszy to manewr. O
Choć to się wszystko jeszcze okaże, ależ się przetasowało. Świetnie wystartował Greg Hancock, ale defekt motocykla pozbawia Amerykanina pewnych punktów. W tym wyścigu prowadzi Nicky Pedersen. Za jego plecami jest Fab Jakuś. Jakuś przy krawężniku próbuje atakować Nickiego Pedersena. Co ciekawe, daleko, daleko z tyłu za wszystkimi rozpoczął pogoń za chociażby jednym punktem, ale jak na razie wydaje się to być tym taką pogonią bez powodzenia. Kontynuuje jazdę Greg Hancock, a nas emocjonuje walka Jakusia i Nickiego Pedersena. Pedersen pierwszy, za nim Jakuś. Wiesław Jakuś na drugim miejscu. Dotąd miał 5 punktów. Jeśli przyjedzie drugi, a miejmy nadzieję, że jeszcze powalczy o zwycięstwo. Jakuś teraz nabiera prędkości. Dojście do krawężnika. Być może teraz się powiedzie, ale nabrał prędkości tam Nicky Pedersen. Może na tym ostatnim łuku. Jeszcze Wiesław Jakuś. Jakuś teraz szerzej za Nickiego Pedersena. Pedersen to wszystko obserwuje przy krawężniku i odnosi trzecie zwycięstwo. Tym razem wygrywa przed Wiesławem Jakusiem. Przed Kwiastasem Podżupsem, który zdobywa jeden punkt bez punktu na tym przez moment zdefektowanym motocyklu Greg Hancock. Solidarnie w dotychczasowych wyścigach czwartej serii Polacy zdobywają po 2 punkty. Jak będzie teraz w przypadku Rune Holty? Holta dotąd 4 punkty. On ich z Polaków najbardziej potrzebuje w tej serii, by znaleźć się nad kreską, by znaleźć się w tej czołowej ósemce, która w ostatniej serii będzie walczyła oczywiście. Miejmy nadzieję, że cała trójka Polaków z powodzeniem o awans do półfinału Grand Prix Łotwy. Rywale mistrza Polski to w kasku niebieskim Kai Laukkanen, w kasku białym Hans Andersen. Dotąd 5 punktów, a przypomnę, że w trakcie Duńczyk został wykluczony. Upadł na tor po starciu z Nicky Pedersenem i w kasku żółtym Chris Harris. Dotąd 4 punkty, no i spoglądając na to, jaka jest nawierzchnia? No proszę, cały Greg Hancock, 4 starty, 4 razy bez punktu, a uśmiech na twarzy Amerykanina jest. Cóż, to tylko zabawa, to tylko sport, i kto wie, może za 2 tygodnie w Bydgoszczy Greg Hancock będzie znów zadziwiał nas wspaniałą jazdę. Na to liczymy i będziemy trzymać za to kciuki, bo jak trudno wyobrazić sobie Grand Prix bez Grega Hancocka. Ale bieg 15, Holta, Laukkanen, Andersen i Harris. Holta bardzo dobrze, ale blisko niego jest Hans Andersen. Holta, czy ten tor przyniesie mu powodzenie, czy wyjdzie dobrze z pierwszego łuku? Wykorzystał to wszystko Harris. Mówiłem o tym, że ten tor raczej może preferować właśnie Anglika, który będzie nabierał prędkości po zewnętrznej, będzie znów jeździł po orbicie. Harris pierwszy, za nim Holta. Upada teraz, aż fatalnie upadł teraz Hans Andersen. Obróciło go gdzieś na tej odsypanej nawierzchni. Nie opanował motocykla, wykręcił takiego bączka, no i z całym impetem uderzył w bandę. Na całe szczęście oczywiście, jak to jest na turniejach Grand Prix, jest to banda dmuchana, no ale z takim impetem w nią uderzyć to na pewno do przyjemności nie należy. Popatrzmy jeszcze raz na to. Tutaj jakiś błąd odsypany wjechał po prostu Hans Andersen i proszę zobaczyć. Tuż przy bandzie był Duńczyk. Po raz drugi dziś Hans Andersen zapoznaje się z nawierzchnią torów Daugavpils. No błąd, bez niczyjej winy tutaj. Winny jest sam Hans Andersen, że tak kończy się dla niego pechowo ten wyścig 15. Będziemy mieli powtórkę na pewno w 3-osobowym składzie, aby tylko o własnych siłach powrócił do parkingu. Sympatyczny Duńczyk, przypomnę, trzeci w klasyfikacji przejściowej u siebie. Hans Andersen po interwencji lekarzy o własnych siłach w towarzystwie menedżera reprezentacji Danii Jana Stechmana powrócił do parkingu. Oczywiście w powtórce go nie widzimy. W kasku czerwonym Rune Holta, w niebieskim Kai Laukkanen i w kasku żółtym Chris Harris. To obsada 15. wyścigu Grand Prix Łotwy. Ważny wyścig dla Rune Holty. Holta z pierwszego pola. Pola, które przynosi sporo sukcesów i przynosi punkty zawodnikom. Rune Holta dobrze spod taśmy, świetnie. Polak będzie dyktował warunki na pierwszym łuku. Przy krawężniku próbuje Kai Laukkanen. Został wyraźnie z tyłu Chris Harris, ale jak już wcześniej mówiliśmy, to jest tor dziś dla Bombera. Jest sporo odsypanego po zewnętrznej i on potrafi tak jeździć. Lubi się tak rozpędzać. Już się raz tak rozpędził, ale teraz przesadził i to bardzo mocno przesadził, bo
golobem trzeba się urodzić i potrafić jeździć po zewnętrznej skutecznie i bez upadków. Bomber chyba zapatrzył się w Tomasza Goloba, w własnych siłach stał z toru, ale już punktów w tym wyścigu nie zdobędzie. Rune Holta, za nim Kai Laukkanen, indywidualny mistrz Polski. Miał dotąd 4 punkty, teraz nic nie powinno mu odebrać zwycięstwa w tym wyścigu, choć cały czas goni za urodzonym w Norwegii Polakiem Kai Laukkanen. Jeśli Holta dowiezie te 3 punkty, będzie miał ich 7 i będzie bardzo blisko półfinału. Podobnie zresztą jak Wiesław Jaguś, który ma tych 7 punktów po 4 startach, i Tomasz Golob, który ma 9. A więc może być tutaj biało-czerwono w Daugavpils, ale nie przesądzajmy, bo przed nami jeszcze 5. seria startów. 3 punkty Holta, 2 Kai Laukkanen. Bez punktu po upadku Chris Harris. Wcześniej upadek miał Hans Andersen, on także bez punktu. Zwycięzcą biegu 16 Scott Nichols. On wyprzedził Jasona Krampa, Bjarne Pedersena i Mateja Żagara. I teraz rzut oto na klasyfikację po 4 seriach startów, a więc po 16 wyścigach. Oto ona. Po 10 punktów mają Nicki Pedersen i Lee Adams, a więc ci zawodnicy, którzy walczą o tytuł indywidualnego mistrza świata. Po 9 Tomasz Golob i Scott Nichols. Po 7 spora grupa zawodników. Łaguta, Kramp, Jaguś i Holta, Polacy nad kreską, a więc w tej chwili pojechaliby w półfinale, ale przecież jeszcze 5. seria. Bez wątpienia nie mieliśmy dawno tak wyrównanej 5. serii, a więc tak zapowiadających się emocji w tych ostatnich 4 wyścigach turnieju zasadniczego, jak Grand Prix Łotwy. Proszę spojrzeć, Andreas Jonsson, dotąd 6 punktów, Wiesław Jaguś 7, Bjarne Pedersen 7, w kasku żółtym Hans Andersen 5 punktów i w przypadku zwycięstwa w tym wyścigu Hans Andersen mocno poobijany, który dziś dwukrotnie upadał na tor, mając 2 indywidualne zwycięstwa, te 8 punktów powinno mu wystarczyć do tego, że awansuje do półfinału. Wiesław Jaguś ma dotąd już 1 zwycięstwo, no i potrzebne są 2 punkty. Może wystarczy 1, ale to wszystko decydować się będzie w kolejnych wyścigach, gdy jechać będą bezpośredni rywale. Jonsson, Jaguś, Bjarne Pedersen i Hans Andersen. Dobrze Jaguś, Jaguś bardzo dobrze teraz, czy znajdzie tę swoją ścieżkę. Jest na środku toru, on powinien dyktować warunki, on powinien wyjść na pierwsze miejsce. Tak też jest. Wiesław Jaguś jest na czele stawki. Za nim walka o 2. pozycję. Teraz, żeby tylko Jaguś nie popełnił żadnego błędu. Fantastycznie wyszedł spod taśmy. Pojechał na tę najlepszą dziś w Daugavpils ścieżkę, choć przed tym wyścigiem było równanie, było roszenie toru, ale już nie tak mocne jak przy poprzednich wyjazdach maszyn na tor. Wiesław Jaguś na czele, zrezygnował już z dalszej jazdy Hans Andersen. On chyba jednak nie czuje się najlepiej po tym drugim upadku. Długo trzymał się za głowę, no ale to jest problem Duńczyków, bo my cieszymy się z tego, że Wiesław Jaguś rozpocznie te ostatnie 375 metrów jako prowadzący stawkę w biegu 17. Jaguś, za jego plecami Jonsson, on będzie miał 8 punktów. Walczy jeszcze o chociażby 1 punkt Bjarne Pedersen. On będzie miał też 8 punktów, jeżeli przyjedzie trzeci, ale nie ma żadnego zwycięstwa i to może zabraknąć tego chociażby jednego indywidualnego zwycięstwa, by pojechać w półfinale. W tym półfinale jest już Wiesław Jaguś po zwycięstwie w biegu 17. On ma 10 punktów, 2 punkty dla Andreasa Jonssona, 1 dla Bjarne Pedersena. Widzieli Państwo, już do parkingu zjechał ostatni w tym wyścigu Hans Andersen. Po biegu 17 wiadomo, że już w półfinale nie będzie trzeciego w klasyfikacji przejściowej Hansa Andersena, a więc jego szanse na srebrny, złoty medal mistrzostw świata w tym sezonie topnieją w zastraszająco szybkim tempie. W tym półfinale nie będzie także Grega Hancocka, który jedzie w tym wyścigu. Nie ma jeszcze na swoim koncie w tych zawodach, ubiegłoroczny triumfator Grand Prix Łotwy, żadnego punktu, ale jest to wyścig bardzo ważny dla Rune Holty. Holta 7 punktów, no i jeśli chce znaleźć się w półfinale, dołączyć do Wiesława Jagusia, myślę, że i do Scotta Nicholsa i Tomasza Golloba także, bo oni mogą czuć się pewni występu w półfinale, musi zdobyć co najmniej 2 punkty. Greg Hancock na razie bez punktu, ale ja bym nie spisywał na straty Amerykanina, bo on już pokazał, gdy defektowały mu motocykle, że jest w stanie tutaj wygrywać z każdym. Jak będzie w biegu 18? Nichols, Hancock, Golob
i Rune Holta. Nie tylko półfinał, ale także każdy jeden zdobyty punkt liczy się przecież w klasyfikacji przejściowej. Kto najlepiej? Nichols ze startu świetnie. Dobrze także Hancock. Niestety Polacy na dwóch ostatnich pozycjach zamknięci przez rywali. Hancock jest pierwszy. Za jego plecami Scott Nichols. Nichols atakowany teraz przez Tomasza Goloba. Scott Nichols już na tej ścieżce niosącej zawodników do zwycięstw tutaj na torze w Daugavpils. Niestety Polacy na trzeciej i czwartej pozycji. O ile Tomasz Golob ten jeden punkt daje mu powiększenie dorobku i on jest pewny występu w półfinale, o tyle ta przegrana i ostatnie miejsce indywidualnego mistrza Polski przekreślają szansę Rune Holty na to, by znaleźć się w półfinale. Greg Hancock, to o czym mówiłem, on, jeśli ten sprzęt zadziała dziś, a w tym wyścigu wreszcie motocykl Amerykanina jedzie, on jest w stanie tutaj wygrywać z każdym, a więc zwycięstwem pewnie zakończy występ dziś w Daugavpils Greg Hancock, ale to będzie zwycięstwo na wagę tylko 3 punktów do klasyfikacji przejściowej. Ja przypomnę, że Greg Hancock był piąty, a więc Amerykaninowi także ucieka medal. Zwycięstwo w biegu 18 Grega Hancocka, dla niego 3 punkty, 2 punkty. Nichols skończy z 11 rundę zasadniczą. Tomasz Golob 1 punkt, 10 punktów. Rune Holta bez punktu. No i dziś już żegnamy Rune Holtę. Holta do swojego dorobku w klasyfikacji przejściowej dopisuje 7 punktów i będzie ich miał w sumie 55. Za chwilę bieg 20, bieg 19 bez historii. Zwycięstwo Adamsa przed Krampem. Bogdanowsem, który zdobył 1 punkt bez punktu Kyle Laukkanen, na to oznacza, że 13 punktów po rundzie zasadniczej Lee Adams i z 9 do półfinału awansuje aktualny mistrz świata Jason Kramp. Kto do niego właśnie Jason Kramp, szukający odpowiedniego koła na półfinał, bo będzie jechał w tym półfinale, bieg 20 zdecyduje, czy do czołowej 8 awansuje właśnie ten oto zawodnik Grigori Łaguta. On ma 7 punktów. Do szczęścia Rosjaninowi jeżdżącemu złotewską licencją potrzebny jest 1 punkt. On wtedy wyprzedzi i Andreasa Jonssona, i Bjarne Pedersena. Bjarne Pedersen wtedy znajdzie się poza czołową 8. Jego rywale to Chris Harris 4 punkty, Nicky Pedersen 10 i Matej Żagar 2 punkty, a więc ich Chrisa Harrisa i Mateja Żagara nie zobaczymy w półfinałach, ale czy będzie super sensacja i Grigori Łaguta zdoła awansować do półfinału? Łaguta przegrał start, najlepiej Chris Harris, po zewnętrznej rozpędził się Nicky Pedersen. Łaguta jest na tej swojej wymarzonej trzeciej pozycji, bowiem jedzie przed Matejem Żagarem. Prowadzi Chris Harris. On także zdobywa punkty, ale zdaje sobie z tego sprawę, że nawet zwycięstwo w tym wyścigu nie da mu półfinału. Od czasu zwycięstwa w Cardiff Grand Prix Wielkiej Brytanii Anglika ciągle nie ma w półfinałach. Był bardzo wysoko w klasyfikacji przejściowej, a teraz z turnieju na turniej spada coraz niżej, ale walczy o te 3 punkty. Chce wygrać z Nicky Pedersenem, a sprawi, wygrywając z Duńczykiem, że po rundzie zasadniczej punkt więcej będzie miał Lee Adams, a więc on znowu odrobi 1 punkt i on będzie najwyżej sklasyfikowany po tych 20 wyścigach. Harris przed Nicky Pedersenem, Łaguta, ale do Łaguty zbliżył się Żagar. Ten wyścig cały stadion obserwuje na stojąco. Wszyscy trzymają kciuki za to, aby wydarzyła się ta sensacja i ta sensacja staje się faktem. Bliżej nikomu nieznany zawodnik Grigori Łaguta, 23-letni Rosjanin. Dzięki 3. miejscu w biegu 20 pojedzie w półfinale. Zwycięża Chris Harris przed Nicky Pedersenem, właśnie Łagutą i Matejem Żagarem. I rzut oka na 1. 8. Adams, Pedersen, Nichols, Golob, Jaguś, Kramp, Łaguta i Jonsson. To zawodnicy, których zobaczymy w półfinałach. Na 10. miejscu dzisiejsze zawody kończy z 7 punktami. 3. z Polaków Rune Holta. Zabrakło miejsca dla Bjarne Pedersena, który bez zwycięstwa 8 punktów, ale gorzej od Łaguty i Jonssona. W bardzo ciężkim, trudnym półfinale i to po równaniu i mocnym roszeniu torów Daugavpils startuje Tomasz Golob. Jako drugi wybierał pole startowe, wybrał pole B, czyli kask niebieski po swojej lewej ręce. Ma zwycięzcę turnieju zasadniczego Lee Adamsa, po prawej aktualnego mistrza świata Jasona Krampa. Na monitorze w swoim boksie oglądać będzie ten wyścig Nicky Pedersen. On szczególnie zwracać będzie uwagę właśnie na tego
zawodnika, a stawkę w tym biegu uzupełnia ten, który już sprawił ogromną sensację i wielką radość blisko 10-tysięcznej rzeszy kibiców na stadionie w Daugavpils, Grigorij Łaguta. Najmłodszy w tym towarzystwie, zupełnie nieznany. Czy stać go na jeszcze większą niespodziankę, na to, aby awansować do wielkiego finału? Dwóch pierwszych pojedzie w wielkim finale Grand Prix Łotwy. Dobry start Adamsa, dobry także Tomasza Golowa. Golob za szeroko chyba, nie, nabierze prędkości, fantastycznie ucieka i Łagucie, i Krampowi. Teraz jedzie znów szeroko, teraz próbuje gdzieś znaleźć tę ścieżkę, sprawdzić, czy na tym drugim łuku jest równie szybko na tej jego ulubionej ścieżce tutaj w Daugavpils. Będziemy mieli Polaka w finale, ale to jeszcze daleka, daleka droga, bo zbliżył się teraz do Tomasza Golowa Jason Kramp. Kramp jest trzeci, Łaguta czwarty, prowadzi Lee Adams. On przecież walczy o Mistrzostwo Świata, ale Tomasz Golob nie zamierza tutaj odpuszczać. Jest drugi, tuż za nim Jason Kramp. Kramp teraz przy krawężniku, bliżej, zbliżył się do Polaka, ale Polak wychodzi po zewnętrznej, nabiera prędkości, utrzymuje drugą pozycję, a więc tę dającą awans do wielkiego finału. Tomasz Golob szeroko cały czas gdzieś tam przy samej bandzie w Daugavpils. Jeszcze niespełna 350 metrów, jeszcze Tomasz Golob. Golob teraz wydawało się, że gdzieś tam się zakopie, ale on przez to wszystko przejechał. Jest drugi i znów będziemy mieli Polaka w finale. Tak jak było 2 tygodnie temu, tak jak było w Pradze. A więc znów Polak w finale. Fantastycznie. Cieszy się Lee Adams, cieszy się także Tomasz Golob. Cieszą się polscy kibice zgromadzeni na stadionie w Daugavpils. Adams i Golob w wielkim finale Grand Prix Łotwy. Zabraknie w nim miejsca dla trzeciego na mecie w tym wyścigu Jasona Krampa i czwartego Grigorija Łaguty, dla którego też wielkie brawa, bo przecież fantastycznie jeździł w sesji zasadniczej. Oficjalne wyniki tego pierwszego półfinału 21 wyścigu Grand Prix Łotwy. Adams pierwsze miejsce, on do swojego dorobku dopisuje 3 punkty, Tomasz Golob 2 i także pojedzie w wielkim finale. A kończą te zawody i Jason Kramp, i wspomniany przeze mnie Grigorij Łaguta. Adams już szczęśliwy, ale to na pewno nie wszystko, na co dziś liczy. On chce zdobyć jak najwięcej punktów. Ma ich w tej chwili 16, a więc to spory dorobek, ale przecież za zwycięstwo w wyścigu finałowym może zdobyć jeszcze 6 punktów. Popatrzmy jeszcze raz. Tutaj świetny start Lee Adamsa. Golob i od razu Polak wynosi się szeroko, od razu jedzie tą swoją ścieżką i proszę zobaczyć na tym przyczepnym, jego GM jest świetnie przygotowany, świetnie spasowany z nawierzchnią toru. Tutaj lekko uniesione koło, wygrał start z Jasonem Krampem, to najważniejsze, no i on dyktował warunki. On już od razu pojechał na tę swoją ścieżkę, jeszcze przeszkodził tutaj Grigorij Łaguta Krampowi, a pomknął po to drugie miejsce i wielki finał Tomasz Golob. I to właśnie Polak na Państwa ekranach. I zobaczmy, ile punktów. 12, a jeszcze finał. Kask czerwony Nicky Pedersen, kask niebieski Scott Nichols, biały Wiesław Jaguś i żółty Andreas Jonsson. Wielkie brawa szczególnie dla tego ostatniego. Mówiłem o tym, że wraca po kontuzji, znalazł się w półfinale, no i ciągle jeszcze ma szansę na to, aby wygrać nawet tutaj w Daugavpils, bo przecież przed nim ten półfinał. Dwóch pierwszych zawodników dołączy do Adamsa i Goloba. Długie przygotowania do startu. Kierownik startu, podprowadzający, inaczej mówiąc, dokładnie to wszystko przygotowuje. Czeka na wskazówki Franka Zieglera. Niemiec zwolnił taśmę. Kto najlepiej ze startu? Nicky Pedersen, dobrze także Nichols. Jaguś zamknięty przy krawężniku po zewnętrznej. Rozpędził się Andreas Jonsson. Jonsson jest ostatni, Jaguś trzeci. Teraz po zewnętrznej jadą i Nichols, i Jonsson. W przodzie Nicky Pedersen. Jaguś tuż przy krawężniku, wychodzi na trzecią pozycję. Może to jest sposób na to, aby wyprzedzać rywali. Jaguś trzeci, ale blisko Scotta Nicholsa. No, jeszcze nie wszystko rozstrzygnięte na pewno w tym wyścigu.
Nicky Pedersen walczy o to, by wjechać do wielkiego finału. Tam próbuje blokować rozpędzonego Scotta Nicholsa, a dzięki temu zbliża się do Anglika Wiesław Jaguś. Jaguś teraz jest bardzo blisko. Jaguś wyjdzie na drugą pozycję. Nie nabiera prędkości. Zdążył zamknąć tam Polaka Scott Nichols. Nichols czy Jaguś? Tu walka będzie do samego końca. Jeszcze 375 metrów. Wszystko jest możliwe. Możemy mieć dwóch Polaków w wielkim finale. Ale czy Jaguś jest w stanie na tym ostatnim łuku wyprzedzić Scotta Nicholsa? Chyba nie, a jednak może. Może teraz przy krawężniku. Jaguś czy Nichols? Jaguś czy Nichols? Jaguś czy Nichols? Chyba jednak. Minimalnie Anglik. Na pewno Nicky Pedersen. No ale teraz będzie miał rozstrzygający głos Frank Ziegler. Popatrzmy. Na pewno pierwszy Nicky Pedersen. Kto mija jako drugi linię mety? Nichols. Jednak chyba Jaguś. Choć nie. Jednak minimalnie Scott Nichols. Wydaje się, że Anglik w wielkim finale. No o centymetry przegrał tę walkę o półfinał Wiesław Jaguś. Kask czerwony Lee Adams, Australijczyk pierwszy wybierał pole startowe. Jako drugi uczynił to Nicky Pedersen, stanął na polu B. Jako trzeci Scott Nichols wybrał pole C. No i ostatnie, które zostało, pole D, kask żółty. Zostało Tomaszowi Golobowi, to team Scotta Nicholsa. Anglik po raz siódmy w swojej karierze w wielkim finale. Po raz 34 Tomasz Golob, a mały jubileusz przeżywa Nicky Pedersen. Dla niego to jest 25. wielki finał. W tym sezonie zwyciężał już trzykrotnie w Lonigo, Wrocławiu i Pradze. Dwukrotnie zwyciężał Lee Adams w Eskilstunie i przed dwoma tygodniami w Molili. Obaj walczą o tytuł indywidualnego mistrza świata. Zupełnie nie odpuszcza. Adams zdobył jak dotąd w tych zawodach punkt więcej od Nickiego Pedersena, a więc ma szansę na to, żeby zmniejszyć dystans dzielący go od lidera od początku cyklu, a przecież pozostaną jeszcze trzy turnieje Grand Prix. I Tomasz Golob przed dwoma tygodniami drugi w Molili. Jak będzie tutaj w Daugavpils? Świetny start Tomasza Golowa. Golob szerzej, ale czy nabierze takiej prędkości, że zdoła wyprzedzić Nickiego Pedersena? Nickiego Pedersena, tak! Jest Polak drugi. Teraz kontratak Nickiego Pedersena. Polak ścina do krawężnika. Ciasno tam na wyjściu z tego drugiego łuku. Nie uląkł się tych łokci Nickiego Pedersena Tomasz Golob. Golob jest teraz trzeci. Teraz nie zostawił tam miejsca Nicky Pedersen. Prowadzi Lee Adams. A więc widzi, co się święci Nicky Pedersen. On wie, że ucieknie mu Lee Adams w klasyfikacji, że odrobi do niego punkty, bowiem punkty w wielkim finale liczą się podwójnie. Tomasz Golob trzeci, nie liczy się zupełnie Scott Nichols. Lee Adams świetnie usposobiony. On po raz drugi dziś rywalizuje z Nicky Pedersenem i odgryza się za porażkę w fazie zasadniczej tych zawodów. To już ostatnie okrążenie, chyba nic się nie zmieni. Adams wygra trzeci turniej Grand Prix w tym sezonie, a więc po Eskilstunie, Molili wygra Australijczyk także w Daugavpils. A to tylko i wyłącznie daje nam nadzieję na to, że walka o mistrzostwo świata będzie do końca niezwykle emocjonująca. Lee Adams, zwycięzcą Grand Prix Łotwy w 2007 roku. Drugie miejsce dla Nickiego Pedersena, trzecie dla Tomasza Goloba. Golob i Nicky Pedersen jeszcze coś tam sobie poza kadrem, państwo tego nie widzą, wyjaśniają, ale chyba tylko powiedzieli sobie, że było ostro, ale żaden z nas nie popełnił żadnego faulu, żadnego błędu, nikomu nic się nie stało i to najważniejsze. Teraz Nicky Pedersen, no chcielibyśmy zawsze oglądać takiego Nickiego Pedersena, który podjeżdża do zwycięzcy Lee Adamsa, do swego najgroźniejszego rywala w walce o mistrzostwo świata. Gratuluję mu zwycięstwa. No i popatrzmy spokojnie na wyniki tego wielkiego finału. 6 punktów dopisujemy Adamsowi, więc zwycięzca Grand Prix Łotwy ma w sumie tych punktów dziś 22, 4 zdobywa za drugie miejsce Nicky Pedersen 19, a więc 3 punkty odrabia dziś Nicky do Nickiego Pedersena Lee Adams. 2 punkty w tym wielkim finale Tomasz Golob i trzecie miejsce, a więc znów na podium. No i popatrzmy na to jeszcze raz. Tutaj Tomasz Golob, o, potrącony przez Nickiego Pedersena. Jeszcze spojrzał mu prosto w oczy, wytrącony trochę z rytmu Tomasz Golob. Popatrzmy, tutaj
Lee Adams wygrywa start. No i tutaj ta zacięta walka pomiędzy Tomaszem Golobem a Nickiem Pedersenem przy krawężniku Adams. I tutaj będzie to starcie. O właśnie! Jakżeż łokciem zaatakował Tomasza Goloba Nicky Pedersen. Tu było bardzo ciasno, bardzo niebezpiecznie. Potem jeszcze były kontrataki ze strony Nickiego Pedersena, Tomasza Goloba, ale skuteczniejszy w tej walce o drugie miejsce okazał się być Nicky Pedersen, a zwycięstwo Lee Adamsa. Klasyfikacja po 8 rundach. Na czele Nicky Pedersen 145 punktów, Adams 124, a więc 19 straty. Trzeci Hans Andersen, czwarty Kramp, piąty Hancock, szósty Harris. Do Harrisa Tomasz Golo po bardzo dobrym, świetnym występie dziś. Dougaw Pils traci 4 punkty. Na 9 miejscu Wiesław Jaguś 61, Rune Holta 55. Na 12 miejsce spada nieobecny już w drugim z rzędu turnieju Grand Prix Jarosław Hampel z 50 punktami. Podium najlepszych zawodników.